przetarłem obrączkę, ni to mosiąc, ni to brąz, nie wiadomo od czego, ale jakaś mniejsza, prawdopodobnie damska. Słucham. Ewelinka tu w krzakach siedzi. Łańcuszek. Albo bransoletka. Weź. Złote? Ja to. Zobacz. Ale moje to jest ty. Złoto. Weź przetrzyj. Co? Jakby złoto. Naprawdę. Monetka. Monetka. A. Czekaj, ściągnę rękawice, bo dobrze nie widzę. No jest. Ale prawie, że na wierzchu. Zobacz, taki kawalon ciekawy pod kopami. Cyk. Jest. Ja to mam szczęście do tych moich pierwszych sygnałów. No masz szczęście i jestem pozytywnie zaskoczony. Niby miejsce przeszukane. A ty trafiłaś, moniaka. Ja zawsze twierdzę, że niby przeszukane, ale zawsze coś wyjdzie. Co to za moneta? Nie wiem. Witam Was serdecznie na poszukiwaniach z Ewelinką i Krzysztofem. Witajcie kochani na kanale Odkrywca Historii. Ewelinka znalazła już swoją pierwszą monetę, natomiast spójrzcie moje pierwsze znajdki. Obok tego starego drzewa znalazłem fragment oto takiej obrączki zgniecionej przez prawdopodobnie jastrzębia. A tuż obok tej obrączki zgniecionej taka oto większa obrączka sygnowana napisem Stacja Ornitologiczna i jest data 1957 rok i napis Gdańsk, czyli pewnie oddział gdański. Pierwszy raz mi się coś takiego trafiło, takie cudo. To pewnie od jakiegoś, nie wiem, jakiejś kontrolowanej hodowli, bo to musi być jakiś większy zwierz. Na pewno nie to była łapka gołębia, tylko bardziej jakiegoś egzotycznego ptaka. 1957 rok. Przetarłem obrączkę. Ni to mosiąc, ni to brąz, nie wiadomo od czego, ale jakaś mniejsza, prawdopodobnie damska. Słucham. Ono tu. A Ewelinka tu w krzakach siedzi. Łańcuszek. Albo bransoletka. Weź. Złote? Ja to. Zobacz. Ale moje to jest ty. Złoto. Weź przetrzyj. Co? Jakby złoto. Naprawdę. Wygląda. Weź, nie żartuj sobie. Miałabym dzisiaj takie szczęście. Nie. Ale nie, no wygląda jak złoto. Pokaż. Uważaj na tą obrączkę, żeby nie spadła. Ja. Aż zamilkłem, bo nie wiem. Ale ja wiem. Śniło mi się złoto, to i mam złoto. Nie, nie. To chyba naprawdę się jeszcze śni. To złoto, czy nie? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Weź to przeczyść. Bransoletka chyba. Aż za nie mówiłem. No właśnie widzę. Co? Nie, chyba. Jak myślisz? Daj mi trochę nadziei. Nie wiem, tu jest brąz na pewno. Ten. No. Ale koło siebie leżało, to jest, wiesz, najbardziej istotne. Ale świetne, to też. Nie, to będzie mosiąc. Zobacz, tu jest jeszcze torfowisko. I taki, nie wiem, tej patyny nie ma, jest żarte to. Musisz mi zawsze odbierać nadzieję. No nie, no realnie się odnoszę. A myślisz, że mi serce mocniej nie bije? Patrzę, czy pasuje. Na rękawiczkę to nie pasuje. No nie, ale koło siebie zobacz ile. Twój dołek tutaj, a tam moje. I mój praktycznie sygnał był na wierzchu. No, ty trochę podkopałaś, co? Moje chińskie dołki się zaczynają. Nie wiem, ale nie, to za pięknie by było, żeby złotko takie było. Nie. Że zczerniało. Chyba, że te ruskie tak zwane złoto, te ciemniejsze, bo na pewno to nie jest nasze klasyczne, zobacz. Musiała to być jakaś bransoletka. Nie widzę na tej rękawicy od ciebie dokładnie tego. Nie wiem.
Nie wiem, nie wiem, nie wiem. No to dobrze, że nie wiesz. To chociaż jest nadzieja. Jak coś to ustawieni jesteśmy, jak to złoto. A chciałaś złoty łańcuszek, to masz. Nie chcę złotego łańcuszka. A co chcesz? Taki złoty. No ja wiem, wiem, domyślam się. Także pokaż ja mi to ci jeszcze gratuluję. Raz, bo nie mogę jakby zatrybić. To też jest obrączka? To jest obrączka, to są te pospolite. Taka nieregularna. Z brązu, starsze, na kolanie robione. Ale zobaczcie, jak to by było złoto, to Ewelinka, to by był strzał roku. A to, nie wiem, no trzeba się przyjrzeć temu dokładniej. Raczej według mnie nie jest, ale, zobaczcie sami. Co by nie było, to Ewelinka ma farta. Czy to jest złoto, czy nie, ciężko mi powiedzieć. Stawiam raczej na jakiś mosiężny, miedziany łańcuszek, nawet fragment tego łańcuszka, ale będziemy to badać, zobaczymy. Oby to było złoto, ale. Ale niech będzie złoto. Szukamy dalej. Szukamy dalej. Będzie się przydało, może to jakoś przestanę kurwa. A ci rany jestem ciepło, bo... Na kolanka. Ciepło ubrany jestem. I sztywny cały. Uroki poszukiwań. Dałeś radę. Dałem. Nie lepiej było przeskoczyć? Chciałem klęknąć przy tobie. A widzisz, to zmienia postać. Nie odbieraj mi tej przyjemności. To zmienia postać rzeczy. Zgadza się. Wow, zgnieciona kulka. Coś tutaj strzelał i ta kulka się zgniotła, nie? Zobacz tutaj. Oczyściłam to takie trochę. Widzę, że spoglądasz i rozmyślasz nad swoim znaleziskiem, czy to jest złoto, czy nie. No rozmyślam, bo się zastanawiam, kiedy znajdę ten swój pierwszy skarb. Prawie złoto już masz. Prawie. A zobacz, co ja mam. Zawleczkę od granata. No co ty? No, u nas takich rzeczy raczej się nie spotyka, a jednak widzisz. Jednak, nie? Chyba od dużego granata. Nie no, ręcznego. O matko. Zawsze mi się wydawało, że mniejsze są. Nie, zobaczcie. Nawet przez lupkę można zobaczyć Ewelinkę. Ty rozmyślaj, a ja idę dalej szukać. Nie no, ja też idę dalej. Będę rozmyślać w domu. Go! Razem guzik, ale czysty, bez żadnych napisów, bez uszka, urwane uszko, a tak to w dobrym stanie zachowania. Tak sobie rozmyślam nad tym, co mówiła Ewelinka, kiedy znajdzie swój pierwszy skarb. A ja tak sobie myślę, tak naprawdę i tak jest już wygraną osobą, kobietą. Może powiedzieć, że znalazła prawdziwy skarb. Uzależniła się od pasji poszukiwań i może na co dzień obcować z naturą. Skarb jest tylko kwestią materialną, natomiast same przebywanie, prowadzenie poszukiwań z wykrywaczem jest coś bardziej bezcennego. Cenniejsze to jest niż każdy skarb. To nie to. Ale na pewno tu. Żyj pasją, kochanie. Blisko, blisko. Jest. Jest. Nie stresuj mnie. Ja tylko zaglądam, co to jest. Na żywo. O, jest. Takie ciężkie. Kolejna kulka ołowiana. Pyk. Pyk.
Zadowolona z dzisiejszego wypadu. Zadowolona, a ty? Czy ja jestem zadowolona? No. Nawet bardziej niż by się wam wydawało. Z racji tego, że dzisiaj będzie sylwestrowa noc, wykrywacze muszą bezpiecznie trafić do sklepiku, gdzie jest alarm i wszystko zabezpieczone. Voilà, proszę. Dziękuję. Spakuj nasz sprzęcior. Sobie w tą sylwestrową noc wykrywacze. Odpoczną. A my będziemy odpoczywać? Tak, przed telewizorem i pić piwo. I podjadać chipsy. Nie chipsy! Ja przygotowałam pełno jedzonka. Nie, no żartuję. Oczywiście, tak jak każdy, będziemy jeść, bawić się, żeby przywitać nowy rok. I życzyć sobie w tym nowym, nadchodzącym, 2023 roku wszelkiej pomyślności, zdrówka i oczywiście my poszukiwacze dużo skarbów. I płytkich dołków. I płytkich dołków. Trzeba petardę jakąś kupić. A postanowienie na nowy rok już jest tutaj. Chcę trochę zgubić z wagi. Chcemy. Kupiłem sobie ciężarek do ćwiczeń. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo chcemy, rowerem na razie bo będziemy razem zrzucać wagę. Ja tak. Będę rzucała do ciebie tą kulą, a ty do mnie. Także. Ale postanowienie noworoczne jest. Co z tego wyjdzie, przekonamy się. Ale postanowienia noworoczne muszą być. Tak jest. A nieważne, że co roku te same. Tak. Hanulka, a ty jakie masz postanowienie noworoczne? Jedzenie na rowerku i... Będziesz jeździła na rowerku? Wannie. Leżała w wannie? Tak. Zaczkiem. No mamy prysznic, to nie będziesz leżała. No faktycznie mamy prysznic. Ale Ania, mogę w miseczce. W a ty kochanie, oprócz naszego odchudzania się i ćwiczeń? Masz nie jeszcze wiem. Jakieś? Nie wiem. Odchudzanie się. W skarpiu znalazłem ciebie. Hania też by chciała mieć skarb. Niepotrzebny. Niepotrzebny ci skarb? Nie, bo ja mam swój skarb. Skarbonkę świnkę. Skarbonkę świnkę? Puści ci bąka w nocy. A ja mam swój, mamę zobacz. Znaleźć puści bąka ci. W nocy to ogłuchniesz. Hania, a czyim mamusia skarbem jest? Moim. Twoim i? Tety. Juli, Oli, Tosi. Tygryza. I Laczka. I chciałabyś być taka jak mama? Nie. Co? Nie. Ale tak ładna? Czy tak? Czy poszukiwać skarby? Chciałabyś być tak jak mamusia, czy nie? Nie. Dlaczego? No. Wystarczy tylko tam. Chyba nie w nosie. Tylko głupoty ci w głowie, nie? Mnie nie interesuje świat. Mnie interesują głupotki. Głupotki cię interesują. Głupotki cię interesują. Jak każdego małego dziecka. I tym oto akcentem, naszymi postanowieniami noworocznymi, żegnamy ten odcinek i życzymy wam wszystkiego dobrego w nadchodzącym 2023 roku. Żeby każdy z was znalazł swój skarb i zrealizował swoje postanowienia noworoczne. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.